Witam Państwa serdecznie. Chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć ważną wiadomość. Nie wierzcie nic, co mówią w głównych mediach, a także że niektórzy YouTuberzy o wojnach, bo teraz będzie straszenie wojną i będzie opowiadanie o różnych wojnach, że przedtem, że Rosja nas napadnie, teraz będzie Izrael. Nie wierzcie, bo będzie straszenie cały czas jakąś wojną. Nie będzie, kochani, żadna wojna. Polska tak było zawsze, że wszędzie zawsze łapę wsadzała i będzie wsadzać. Było na początku lat 2000, jak Kwaśniewski wysłał wojska do Iraku. I co? I była wojna? Nie była wojna. Teraz jest na Ukrainę były nasze wojska wysłane. Była wojna, nie była. Ruski napadły, nie napadły. Po co Ruski nas mają napadnąć? Po co mają wjechać? Po stare gacie do Polski? Bo od początku mówię, że nie będzie. Chociaż niektórzy YouTuberzy mówili, że Ukraina walczy za naszą wolność. Wcale nie walczy. Ukraina od początku nie walczyła za naszą wolność. Jak walczyła, to za swoją walczyła. Wojna tam trwa od 2014 roku. Wojna na Ukrainie. I oni tam, jest ich sprawa, a tam Ameryka łapie na tym czymie. I to wszystko, co się dzieje, to jest Ameryka. I teraz proszę, posłuchajcie. Nie słuchajcie głównych mediów, jak będą mówić o wojnie czy o czym. A jak chcecie główne media oglądać, to oglądajcie. Na przykład Polsat, Viasat, Naturę, o zwierzęta. Tam można jeszcze TVN Style, tam tak jak moja mama ogląda tam o sukniach ślubnych, jak jeszcze to rolnik szuka żony. Też takie rozrywkowe, ale nie słuchajcie o wojnach żadnych, bo teraz będzie takie straszenie, że tam wojna, tam, że napadną. Nikt nic nas nie napadnie. Po prostu chcą, żeby w strachu my żyli. Bo niektórzy tak robią, że YouTuberzy cały czas, gdzie jest jakaś wojna, powiem wam, na świecie, to opowiadają, że tak, już trzecia wojna będzie światowa. Nie będzie żadnej trzeciej wojny światowej. To jest wojna psychologiczna. Już 7 lat temu niektórzy mówili, tak, już będzie trzecia wojna, już jadą, już nas najeżdżają. Nikt nas nie najedzie. Po co, na co? Wiadomo, zawsze jakieś ryzyko jest wsadzanie gdzieś w czyjeś sprawy, łapy niepotrzebnie, zawsze jakieś ryzyko, ale nie będzie żadnej wojny. Także naprawdę chciałam wam powiedzieć, nic się nie wdawajcie, nie słuchajcie i jak jakiś oglądacie kanał na YouTube, to też dobrze sprawdzajcie, czy co mówią te osoby. Bo też mogą te osoby to, co mówią, mieć za to niektóre zapłacone albo co, żeby to mówiły. Naprawdę nie wierzcie w to. Niech wszystkim można wierzyć. Można posłuchać, ale trzeba ziarno od plewu oddzielić. Bo nie wolno wszystko słuchać też wszystkich. Bo ja zawsze słucham niektórych kanałów, ale zawsze oddzielam ziarno od plewu. Powiem wam prawdę, że z początku się też nieraz w coś wdałam. Ale i później też, ale później się pytam znajomego, a znajomy mówi, gdzie, jaka wojna? No bo nie, bo gdzie posłuchać? No to już 7 lat temu, czy ile już nam mówiono, że będzie trzecia wojna? Nie, nie będzie żadna wojna. Tak samo każdy walczy za siebie, Ukraina za siebie walczy, Izrael za siebie. Tam są to ich sprawy, a nie nasze. W ogóle jest niepotrzebne, że my się w ogóle w coś wtrącamy. No ale już takim jesteśmy krajem. Cały czas tak było, że my cały czas na wszystkich frontach walczyliśmy. Tak samo było w drugą. Pamiętacie wojnę światową? Jak walczyliśmy? Za Anglię walczyliśmy. Później na Monte Cassino, co jest wiersz Czerwone Maki na Monte Cassino, zamiast rozsypiły polską krew.
szedł po tych makach, że polski żołnierz i ginął. No i co? I zawsze było, że Polska zawsze walczyła na wszystkich frontach. Także i teraz, na początku lat 2000, tak samo było. Kwaśniewski wysłał do Iraku polskie wojska. I też było ryzyko. I co? Była jakaś. I też się dobrze przypatrzcie. Zawsze, gdzie jakaś wojna jest na świecie, to zawsze będzie jakaś trzecia wojna światowa. Bo to jest tylko nabijanie sobie wyświetleń, a może i też ktoś za tym stać i może płacić tym osobom, żeby straszyły ludzi. Nigdy nie wiadomo, żeby mówiły, że raz mówiły, że Ukraina za naszą wolność, później mówiły, że Ukraina nie bije się za naszą wolność. Od początku Ukraina się nigdy nie biła za naszą wolność i nigdy by się nie biła, bo nie Ukraińcy. Także chciałam Państwu powiedzieć, naprawdę nie bójcie się, bo żadnej wojny nie będzie. Będzie się tylko kotłowało. Mogą jakieś ograniczenia różne wprowadzać, większe, mniejsze, ale wojny żadnej nie będzie. Będzie tylko straszenie różnymi wojnami, a także odetnijcie się od tego, a jak chcecie oglądać jakieś kanały YouTube, to też dobrze zwracajcie na to uwagę. Bo też i zwracajcie na to uwagę, co niektórzy mówią raz, a za parę miesięcy mówią coś innego. Bo ja są tacy, co mówią. Pamiętam, jak było, że na początku wojny w zeszłym roku to na takim kanale było mówione, że Ukraina walczy za naszą wolność. Za jakiś czas już było, że Ukraina nie walczy za naszą wolność. Ukraina nigdy nie walczyła. Może ktoś tam miał dobrze posypał. No i tak powiedzieć. Także uważajcie, jakie kanały, co oglądacie. Od początku, a ja wam tylko mówię jeszcze raz, od początku każdy walczy za swoją wolność, a Polska zawsze gdzieś łapę wsadzała. Tak było i jest. Teraz, no teraz będzie się, teraz tam w rządzie to będą się napieprzać. Ci tych i nic więcej. Będą się kłócić na razie. Na razie to jest teatrzyk lalek. Jesteśmy w jakim teatrzyku. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.